fight. We drink blood. We revive. And we fight some more. Piona, mordeczki, witam serdecznie z tej strony Bartul. To jest trzeci odcinek Scott Vane. Czekajcie, bo tutaj coś jest. A nie, to jest trening, dobra. Opuszczamy tutaj naszą kryjówkę. Tylko jeszcze jedną rzecz tutaj sobie sprawdzimy, bo zdaje się tutaj możemy chyba jeszcze tu... Restoring Vestiges. It seems I can restore the blood code of a Vestiges creator. Vestiges. Left in the vestige. It could be a chance to grant you additional strength. Restore vestiges. Okay. Prometheus. Okay, nie mam żadnych przedmiotów dla niej. Take care. Bye bye. I tu się chyba coś pojawiło na tej mapie, zdaje się. Exploration goal, investigate ruined city underground. I tutaj chyba musimy się przenieść po prostu. Okej. Okay. Pytanie, czy mogę to już zrobić, czy nie. Zaraz zobaczymy, bo... Tu mamy coś takiego jak Home Base i Outer Crossroads. I tutaj będziemy mogli chyba... Generalnie przenosimy się do tego miejsca, w którym walczyliśmy z bossem. Bardzo fajny miecz. Tutaj żeśmy stąd żeśmy przyszli. I tak, tu mamy dwie ścieżki. Pytanie, która jest właściwa. Pogadajmy z tym NPC-em. Oh, you're exploring this area too? I'm a merchant of sorts. I wander around selling valuables as I explore. The miasma has gotten pretty thin here lately, eh? I thought it might be dangerous, but I came all the same. I haven't seen a fellow explorer for a while though. I think we were fated to meet. Take this map of the depths. I'll be around here for a while. If you want to buy anything, o, mamy mapkę, dobra. As you travel around, you might find fragments of a past civilization, materials from the old world. I collect stuff like that. A lot of rare things turn up in the depths. Even in the depths nearby, the lost are too powerful. Some I can't dig around. So if you're headed there, I'd like you to look around for any rare materials. Remember to look at the map I gave you if you need to double check the location. Greetings. I have a lovely selection to. If you have any materials from the old world, I can give you valuables in exchange. Blood, bed, candy. A czekaj, bo ja to kupiłem, cholera. Dobra, to nie. Okej. Don't hesitate to come back if you need anything. Czekajcie, bo pytanie teraz accessing the depth. Bring maps of the deep to Davis at home base allows you to explore different parts of the deeps. Aha, bo tu mamy ścieżkę, widzicie? Czekajcie, bo tu mamy ścieżkę chyba powrotną. Z tego co widzę. Ale dobra, zobaczmy tutaj to. Aha, bo tu są schody w dół. A, dobra, to jest skrót. Odblokowaliśmy sobie skrót. Czego nie da się zjeżdżać tak w solsach na drabinie? No to może niepotrzebnie tutaj przychodzę. Odblokowaliśmy sobie skrót, dobra. Dobra. Nie tracimy tutaj czasu. That over there.
No to doświadczenie się przydaje, nie? Więc fajnie, że w tej grze można sobie grindować do bólu. Nie ma żadnych ograniczeń. Dobra, wracamy tam na rozdroża. Czyli wejdziemy na tą drabinę i będziemy szli tamtym drugim kierunku. Tutaj szkoda czasu, tu już byłem. Ale skrót odblokowany, więc spoko. W Soulsach też takie podobne myki były. Dobra, idziemy tutaj w prawo. Greetings. I'd like you to... Dobra, tutaj nie będę... O kurde. Nie będę wykrzyknik cały czas tutaj jest, ale go się powtarza ten dialog. Nie wiem co to jest ten Vivifier. This way should lead to the old city. Stare miasto. Jak się przycięło. Generalnie do tej pory gra chodziła bardzo płynnie. Chyba doczytał. Trzeba przyznać, że gra jest dosyć solidna. Przyjemnie się w to gra. Jedyny minus gry jest taki, że jest po angielsku. No może nie dla każdego minus, bo niektórzy znają angielski perfekt. No ale ja nie jestem mistrzem angielskiego. Coś tam rozumiem, ale... Są niektóre wyrazy, słówka, których nie rozumiano i de facto wiecie. Okej, okay, dwie ścieżki, tak? Nie, jedna. Dobra. Gdyby ktoś nie wiedział, jak ten miecz zdobyć, to zapraszam na, zdaje się, chyba pierwszy albo drugi odcinek, ale chyba w drugim tłumaczę, jak ten miecz zdobyć, bo w pierwszym go ominąłem. Kurczę, strasznie. A czekajcie, bo... Aha, mapy tu nie ma. Ej. Nie ma, to jest to, a tutaj mamy... No dobra. Dwójka. O kurde. Życie mi to zabrało. Co to za umiejętność jest? Kurczę, nas nie sprawdziłem. Expectations exceeded. That settles it. You are absolutely vital to our operation. There are more blood springs ahead, but the miasma is blocking the way forward. Do you think you could clear it for us again? Thank you. We know where two springs are, thanks to past expeditions. Let's go have a look at them. The territory up ahead is teeming with the lost. Watch yourself. Trzeba się tutaj chyba przy tym lasie właśnie odpocząć. I tu mamy moment. Storage może nie. Gifty. I tu mamy różne klasy postaci chyba. Ja mam fightera i mamy tą umiejętność Increase Maximum HP. A co to za umiejętność jest? Takie dwa serca. Dwa serca. Mamy Mateusz, fighter, ranger. Caster, Berserker. To jest passive.
Active, passive. O kurczę, powiem wam, że całkiem fajne to jest. Increase maximum HP. Aktywne pasywki by mi się przydały. O szkoda, kurczę, że nie ma języka polskiego tutaj w tej grze. Ja pierdziu. Umiejętnością mogę tylko używać dla młotów i dużych tych mieczy, nie? Dlaczego to jest w ogóle nieprzypisane? Switch partner? Dobra, ruszamy w bój. 10 minut nam zajęło tutaj wychodzenie z tego. Lost Shard. Oj. Ok, te przymioty skupują NPC. Queen Iron. To się przyda do craftingu. Patrzcie, tu już nie mamy mapy usuniętej. Czekajcie, czy to nie jest jakaś pułapka? O, part A. Dawaj, jest przeciwnik pierwszy. Kurde, szukałem spolszczenia, ale tej gra nic nie mogłem znaleźć. Późno. Powiem wam, że ten przyjaciel jest trochę za mocny. Się trochę grinduje farmi. To często, znaczy często, w taki czas wypadają przedmioty z tych przeciwników. To też trzeba wziąć pod uwagę. Coś jak w Soulsach, nie? No ma tu poziom w kółko, nic nie ma. A nie dziabnął. Broń? Czy to jest to sama kopia tego, co już mam? Cholera, nie. O, leczenie. Dobra. Czekajcie, bo nie wiem, którym się blokowało. Aha, dobra. Miałem kilka dni przerwy od tej gry. Nie zapomniałem, które klawisze do czego służą. Gdzie ten miecz, wam powiem, jest mocny, a spróbujemy tym drugim powalczyć, tym mniejszym. On za to szybszy. Wait, that's...
wiem, że ja nic nie muszę robić. Te shardy, lost shards, to możemy rozbijać je na mniejsze kawałki. Znaczy na mniejsze kawałki. To takie jakby przedmioty, które dają nam punkty doświadczenia. Czyli coś takiego jak w Soulsach było dusze, tak? Rozbijaliśmy pęki dusz. Tutaj walutą jest chyba krew, więc tutaj mamy jakieś takie pęki krwi. Zdaje się, jak się nie mylę. Na razie póki co jest dosyć prosto, trzeba przyznać. O cholera jasno. O ja cię pierdzielę. Co jest za ta baba? Ale przeciwnicy fajnie wyglądają. Chociaż nie ma takiego czucia broni, czucia uderzeń. Tej siły takich walk, siły uderzeń nie ma. Tego feelingu nie czuć jak w Soulsach. Ale ogólnie spoko. Kurczę, straciłem dwie apteczki. Gra jest generalnie dosyć krótka, wam powiem. Znaczy krótka. Na jednym portalu widziałem, że na grę trzeba poświęcić jakieś 20 godzin, 25, a widziałem też materiały, którym gracze kończą w ciągu 10 godzin grę. Human blood. An escapee. Now where did she run off to? Hey chumps! What the hell are you doing here? None of your business. Oh really? Then tell me this. Why would scum like you have the sweet stink of a human on ya? The girl belongs to us. Put your paws on our property and your ash. That clear? Fresh blood is some powerful stuff. You hanging in there? So, what's the plan now? We know it's just a matter of time until they find that missing human. You know the plan. Hell yeah. Let's hope she hasn't been devoured by horrors yet. A, tu się na mapę tylko odkrywa, dobra. Wiecie co, zróbmy sobie coś takiego jak tutaj. O, to użyjmy sobie. Plus jeszcze tutaj mamy 3. Dobra, wyjmiemy sobie level up. 2 poziomy. You do not have enough haste. Ok. Haste. A czy nie mamy czegoś takiego tutaj jak haste? I used to return to last missile in memory without losing haste. Consume all upon use. Ok. Czy to nas przenosi do tego miejsca?
Okej. An activator use awaken dormant abilities in a blood cult. Kurde, Bela. Chyba nam się mapa. Czekajcie, bo to jest... moment, bo to mamy tutaj wejście na górę, wejście na dół, a stąd żeśmy przyszli, tak? Nie. Stąd nie przyszedłem. Chyba spróbujmy górą przejść, bo zabijemy tą maciorę z dużymi cycami. A, czekajcie, bo ja stąd tak, tutaj stąd przyszedłem. Dobra. O, cholera. Stąd przyszedłem, dobra. Okej. No wiecie, w ten sposób możemy sobie grindować. I to nie jest wcale taki głupi pomysł, bo później gra jest łatwiejsza. Dobra, czyli w takim razie schodzimy tutaj. Nie uczę, że go zaskoczył. Zaskoczył stamtąd. Graficznie troszkę przypomina mi ta gra... Darksiders 3. Ale co muszę powiedzieć, gra jest strasznie liniowa w zasadzie. Tam od czasu do czasu są jakieś poboczne takie ścieżki, jakieś rozgałęzienia, ale tak poza tym to gra generalnie prowadzi za rączkę dosyć. No dobra, lepiej zabić i zdobyć doświadczenia, niż tam być zaskoczony. Ajajajajajajaj. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Broń można ulepszać. I tą broń właśnie mamy ulepszoną. Trzy uderzenia po przeciwniku. Czy to jakaś nagroda jest? Well done. Glad you're with me.
kurwa, jakaś pułapka. Coś tam otrzymałem. A też straciłem wszystkie apteczki leczące. Aj. Hunter Vestige Core. Jakiś nowy chyba skill dla jakiejś klasy postaci, to chyba nie dla naszej. Czekajcie, bo tu mamy. O, czekajcie, abyśmy to zamienili. Od tej broni, od tej, na razie nie ma nic lepszego, więc nic nie wymienimy. Natomiast tu od tej broni, to jest lepsze. Base is calling. O, to jest ten młot. Oj, to mamy to, coś nowego. Hunter, łowca. Ranger. Ajajaja, powiem wam, że ciężko będzie tu, cholera, z czteroma przeciwnikami walczyć. Daliśmy radę, mamy sporo. Nie wiem, może nazwiemy to dłuższe też, będzie nam łatwiej komentować. 3400 dusz. To są punkty krwi czy coś takiego. A to już jest nieistotne. Przydałby nam się mantle. To byśmy się mogli tutaj zrespić. O cholera, tam przeciwnik jest. Grubszego kalibru. O, super. Nie chcę walczyć z mamuśką, bo nie mam życia. Przydałoby się wrócić i znaleźć ten. Już wszyscy wiecie, wszyscy się nam odnowią. Ale moment, jeszcze się wróćmy tutaj na sekundę, bo chyba tutaj była jeszcze jedna jakaś ścieżka. Chyba, że to jest ta sama ścieżka, tylko z drugiej strony. No to wychodzi. A, jednak. No tak, jak to aktywujemy teraz. O, recognition extension factor. O, moment, bo to coś co będzie nas leczyć.
Okay. You can't regenerate? Let's consider heading back. Dziwna sprawa. Crossroads. Well, which way will it be? A tutaj byłem, dobra. A stąd przyszedłem, tak? Dobra, stąd przyszedłem. Tylko chyba wszyscy się zrespili, czy mi się wydaje. Nie. No dobra, to idziemy tutaj w lewo. Strasznie mi Darksidersa trójeczkę przypomina ta gra. Przynajmniej ten obszar, nie? O cholera. No i znowu życia nie mam. O, to jest te, które nie jesteśmy w stanie dźwigać, są przemieszczane do... storage, czyli schowka. Gdzie co? Dobra, moment, bo... Kurczę, nie będziemy tutaj może na dół schodzić, tylko przydałoby się tylko grubasa załatwić, czy tą babeczkę raczej z dużymi cycami. Tylko, że ja cholernie mam życia. Ajajajajaj. Ciężka sprawa. No, poprzedni NPC mnie wskrzeszał, więc... Dam jakąś furię. O właśnie. O wilku mowa. Kurde, ja cię pierdziu, prawie bym zginął. Gdyby nie mapa, to bym tego w życiu nie podniósł, a na mapie to by nam się zaznaczyło. Dobra, to wszystkich żeśmy pokonali chyba. Możemy wchodzić do tej dziury teraz. Zdaje się, tak? Dobra. Ale moment, tu jeszcze nie byłem. O ja pierdziu. O niestety. Ja pierdzielę. Jakieś robotomałpy nas atakują. Ej, czekajcie, bo tam jest jakiś mega ten. Nie wiem, czy czasem się nie wróci do tej dziury, cholera, już sam nie wiem, gdzie iść.
Dobra, jak na razie sobie radzimy z taką ilością życia, aczkolwiek raz mnie uleczył. Czekajcie, czy nie zblokowałem sobie czasem jakiegoś skrótu w tym momencie? Aha, okej. Okay. Chyba tak. Tylko czekajcie, czy ja tutaj mogę... O matku, jaka obsada. Wiecie co, do tej dziury jeszcze by się przydało zajrzeć. Chociaż zobaczmy, gdzie nas tutaj... A, chyba wiem, gdzie będziemy. Zablokowałem sobie przejście tutaj koło tego grubasa. Dobra. Co to kurde jest? Cała map. Co to? To jest chyba jakiś pancerz nowy. Nie mogę tego nosić, bo co? O kurde, bela. Jakie fikuśne te pancerze. Właśnie muszę sobie ulepszyć... Czekajcie, który to miałem pancerz założony? Chyba to nie. Wszyscy się zrespili tutaj teraz. Znaczy, nie wiem, czy się zrespili. Ale tutaj mamy, dobra. Tylko przydałoby się te apteczki odzyskać. Wiecie co? Dobra. Zrespimy się, pójdziemy... zobaczyć to przejście. Level up. Dobra. Cofniemy się i pójdziemy do tej dziury. Wiem, że będę musiał tam walczyć z kilkoma przeciwnikami, nawet chyba nie z jednym. Nie dwoma, ani nie trzema przeciwnikami, ale... trzeba to zbadać. Wiecie, co to jeszcze można by użyć? No właśnie, mam 1000, to może jeszcze jeden poziom zdobędę. Dobra, i tym skrótem raczej pójdziemy tędy. Jeszcze raz. A na następnym odcinku będziemy tutaj szli chyba już... tu gdzie sobie odblokowałem ten skrót. Dokładnie tam będziemy szli, w następnym odcinku. A tutaj jeszcze muszę się cofnąć. Ktoś nas jakimiś kulami atakuje. Dobra, idziemy szybko tam zobaczyć, co tam jest. Nie wiem, czy on blokiem jakiś skrót, czy jakiś przedmiot zdobędziemy. No trzeba to ogarnąć. Średnio było warto używać tej mocnej umiejętności. Thank you.
No, czeka nas walka z tym znowu przeciwnikiem. Mamy cały czas buffa nałożonego chyba. Dobra. Słabo tego życia nam to odnawia. Czekajcie, gdzie ta kula była? Tutaj, dobra. O matko, żebym się obaził. Mamy trochę apteczek, więc możemy tam zejść. Nie wiem, co tam znajdziemy. Czy to nie jest jakiś kolejny skrót? Ewentualnie... Można by było tam zeskoczyć, widzicie? Z góry. A, tu jest ten. Krót. I guess we have to jump down that pit. Aha, ja tu nie mogę się tutaj. Aha, okej, okay, miałem zejść na sam dół. Nie wiem, czy nam się gra tu zapisała w tym momencie, czy nie. Ale jeszcze pogramy z 5 minut. Będziemy zeskakiwać tam. Tylko pytanie, ile nam życia zostanie na końcu. Bo zdaje się, że tutaj ten upadek będzie nas kosztował trochę HP-ka. A nawet nie. Dobra, pytanie teraz gdzie? Tutaj. Oh shit. Powiem wam, że trochę nie bardzo. Cholera. A? Sorry. Ja pierdziu. Patrzcie, skąd zaczynamy. Ciężko tam będzie, cholera, zejść. Wiecie co? Może żeby... Żeby nie przedłużać, to ja zrobię cięcie i zaczniemy od tego miejsca, gdzie zginąłem. Jesteśmy, tylko teraz pytanie, czy my stąd w ogóle jesteśmy w stanie gdzieś przeskoczyć? Czy to po prostu jest... A, chyba tutaj. Dupa. Shit! O! Ale jaja, dobra. Ja to tak nie chciałem zrobić, no ale coś podobnego było w Soulsach, nie? Czekajcie, niech się nam doczyta giera, bo nam tutaj z klatki spadły. Nie wiem, czy to jest właściwa lokacja. Może niewłaściwa, tylko... Wiecie co, może nie. Ta winda nas zabierze na górę na pewno. Ale warto sobie... Aha! Już się nie da wrócić. Luis, kurde. I co teraz? Wyjdziemy na górę, więc będę mógł jeszcze raz ewentualnie
poskakać po tych podestach, tylko trochę szkoda mi tutaj tego naszego grindu. Pytanie, czy my możemy w ogóle zaskoczyć tam jeszcze raz na dół i pozbierać to, co przeoczyłem. Dobra, zostawmy sobie na razie tą windę. Pytanie, czy możemy się w ogóle stąd przenieść? Nie. Zaczniemy od tego miejsca, gdzie odblokowałem sobie skrót. Aha, mogę się wrócić. I zaczniemy tam kierować się w stronę tej dużej obstawy. Tam generalnie, gdzie odblokowałem ten skrót. Także w tym momencie chyba się z wami pożegnam. Chyba, że tam dotrzemy po prostu. Dobra, dotrzemy tam jeszcze, zbierzemy trochę lutu. A tutaj sobie pójdziemy na dół. Nie wiem, która jest lokacja właściwa, w sensie kolejność, bo pewnie jedną i drugą będziemy musieli zwiedzić, natomiast nie wiem, która jest łatwiejsza. Może w ten sposób. Sorki za przerwę. Patrzcie, znowu mamy 4800 dusz. Cholera. Tyle szarcy. Możemy sobie wykorzystać. Byśmy tędy poszli. Mam odblokowany tam skrót. Dobra, i tutaj sobie zaczniemy następny odcinek z tego miejsca. Robimy rola i przeciwnik nas atakuje. To nas nie trafia. Dobra, moi drodzy, w tym miejscu zaczniemy kolejny odcinek. Jeszcze się rozorientuję, czy kolejność jest właściwa. Czy mamy iść tędy, czy tam tymi podziemiami. Także to tyle. Dzięki za grę. Mam nadzieję, że materiał się wam podobał. Pionka.